Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Mariusz Łukiewicz, IndieCage.pl. Witamy z gościnnych progów Berserker Steam Gym, czyli BT Gym. Pierwszy raz ja, IndieCage nie, ale to pierwsze Q&A z Mateuszem Ribisti, Chińczykiem rebeckim. Witam serdecznie. Witam wszystkich. No, ja zebrałem, ale zadali pytania widzowie. Mamy tego 63 dokładnie pytania. Jak zostaniesz mistrzem UFC, to zrobimy jeszcze raz. Zobaczymy, czy wtedy będzie 633. Okej, dobra. Pytania. Pamiętam, że robiliśmy z Jankiem, no to po zdobyciu pasa było 170. W godzinę się z tym rozprawił. Także no, zobaczymy, jak pójdzie tobie. Natomiast pytania ja przeglądałem, trudnych nie ma. Najwięcej jest pytań o Mateusza Gamrota oczywiście. No, a czy to czemu dałeś? Gamrot to Gamrot, nie? Nie wyrzuciłem ich oczywiście, natomiast najwięcej osób pytało o Mateusza Gamrota, czy byś sobie poradził z nim, jak się z nim widzisz i tak dalej, i tak dalej. To może utkniemy też, ja odpowiem tak, nie? To jest mój kolega klubowy, razem trenujemy i nie dojdzie do walki. Nie chciałbym i co? No i on to samo powie pewnie, jakby też dawał wywiad. No i pewnie na połowę pytań bym odpowiedział w tym momencie. Zaraz przejdziemy, jeżeli odpowiesz na jakieś pytanie dalej, no to oczywiście będziemy przychodzili dalej, nie będziemy tego wałkować tego samego, no bo to szkoda waszego i naszego czasu, więc zaczynamy. Chińczyk burżuju. Oceń formę fizyczną swojego trenera i zadymiarza Piotra Bagińskiego. Czy zaskoczyłby jeszcze niejednego małolata i porównaj jego kunszt trenerski z Mirosławem Oknińskim? Nie zostawiałbym tych dwóch trenerów. No, nie będę komentował czemu, ale po prostu dla mnie Bagi to jest jakby instytucja. To jest jedna rzecz. Jest w niesamowitej formie. I szczerze powiedziawszy, na dzień dzisiejszy to toczę z nim bardzo ciężkie walki. Kiedyś 10 lat temu powiedziałem, że żeby mi dał czas, no dał mi ten czas i się nic nie zmieniło. No, może teraz po prostu nawiązuję z nim walkę, w sensie one są wyrównane. Więc jest w niesamowitej dyspozycji, on chyba w tamtym roku miał 50 lat, nie? Także jest trochę tego, nie? No dobra, ale zobacz, zwróciłeś uwagę na jedną rzecz, że trener Bagiński, Kościelski, Jakubowski cały czas męczył swoich podopiecznych, cały czas są w formie, cały czas w treningu, oni w ogóle tam nie ma takiego, że brzuszek i ty to, cały czas robota. No bo to nie są tacy typowi trenerzy z polskich związków, nie? Oczywiście nie tylko oni tak robią, ale... Tak, ale ogólnie przeważnie jest tak jeszcze Karol Habros, tak? On też, pominęliśmy kolejne. Jest młodszy o 12 lat chyba od Bagiego, ale no nieważne, jest trenerem, jest moim trenerem, jest w bardzo dobrej formie, trenuje, bardzo dobrze się prowadzi. Teraz tak, jakby chcę nawiązać do polskich związków wszelakich, nie? Na zasadzie, nie będę wymieniał, żeby jakby nikomu nie ubliżyć, ale doskonale wiemy, w jakim świecie żyjemy i tam dużo jest alkoholu, dużo jest układów polityki. A tutaj nie ma. Tutaj jakby robisz wynik i po prostu widać to, tak? Jeśli przyłożysz się, no to dostajesz z powrotem, nie? Jeśli jesteś w takich polskich związkach, nie? No to często coś prześlizgnie się pod stołem, coś zadziałasz, nie? Także takie jest moje odczucie i dlatego oni też są jakby, tworzą, robią robotę, nie? To fakt. Siemaneczko, mistrzu, piękna walka, piękne zwycięstwo, szacun. Są jakieś plany na następnego rywala, czy na razie odpoczynek? I jakie rady dałbyś młodemu karatece czy bokserowi chcącemu przejść do MMA, prócz standardowego, trenuj ciężko i tak dalej? Fajne pytanie. Jeśli chodzi o zawodnika, no to chciałem z tym Duncanem się bić teraz na Londyn. Podbijajmy to, żeby to poszło dalej, bo jednak coś fani słabo działają, żeby to wypromować, tak? No bo to na tym to polega, nie? Jeśli jest mocno idzie do przodu, to dają to walkę, nie? Jeśli jest mocny odzew. Dobra, to jest jedna rzecz. Druga, jaka rada? Trzymaj się tego. Uważam, że MMA nie można dzielić, nie? W sensie nie można od razu przejść do MMA. MMA to jest taki element styli, nie? Później to łączysz, tak? Ale musisz jakby zacząć z jakiejś bazy, nie? Z bazy karate też można, nie? Także tutaj po prostu szkolić się, mieć z tyłu głowy to, że trzeba jakby te elementy dodawać, ale jakby main styl powinien zostać, żebyś mógł człowiek, żeby dużo techniki szukał, nie? No bo jakby technika jest kluczem. Jeśli w jakichś tam płaszczyznach się rozwijasz, no przynajmniej na początku w moim odczuciu, to późniejszy efekt jest łatwiej skompletować te wszystkie techniki. Mhm. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Mm.
willi jakieś, jak będę bogatym człowiekiem. Ogólnie wszystko to, co zaplanowałem kilka lat temu, spełniło się troszeczkę z lekkim poślizgiem, z 2-letnim można powiedzieć. No i teraz za 5 lat planuję być bogaty. Dużo chciałbym otworzyć kilka działalności. Prawdopodobnie 5 lat jeszcze będę u schyłku kariery, można powiedzieć, bo to już jest ten wiek po piku formy. No. Khabib czy GSP? Kto by wygrał? Khabib. Jakim samochodem obecnie jeździsz? I ciągnąc dalej temat, czy masz jakieś motoryzacyjne marzenie, czy wystarcza ci coś, co po prostu jeździ i skręca? No, jeżdżę teraz Oplem Astrą z 2005 roku. No, przez chwilę myślałem, że to jest Vectra. Dostałem od brata, w sumie od mamy, nieważne. I to jest po prostu auto, którym jeżdżę. Wcześniej miałem wymarzone C-klasę, Mercedes. Ale niestety musiałem sprzedać na poczet tego, żeby można było zainwestować w siebie, czyli wyjazd do Stanów i życie w tamtym miejscu. Także niestety na razie jeżdżę takim, a nie innym autem. Okej, okay. A jakieś marzenie motoryzacyjne? S-klasa. S-klasa. Czy zaczynając trenować MMA w wieku 22 lat, można jeszcze wysoko zajść? Czy są pewne rzeczy, których się już nie przeskoczy, trzeba je szlifować od dzieciaka? Wiesz, dużo mamy takich u mnie, dużo ludzi zadaje pytania. Raz miałem pytanie, czy jak mam 18 lat, to jeszcze warto zaczynać? Przecież to jest w ogóle 22 lata, to przecież jeszcze z pasa czasu. To jest w ogóle, ja nie wiem. Zobacz, Karolina Kowalkiewicz zaczęła w tym, miała 27 chyba, doszła do walki o pas. Dużo jest jakby czynników. No inaczej, jak masz ogromne marzenia, to można wszystko. No jakby nie stawiajmy sobie żadnych barier, tak? Ale bądźmy też realistami, nie? No bo mając 22 lata, to życie, priorytety. Jeśli ty masz pieniądze, budżet na to, żeby zainwestować w siebie, to jest spoko, tak? Ale jeśli przychodzi praca, kobieta, dzieci, dom, to jest ten wiek, gdzie masz marzenia, a życie weryfikuje. Także i tak, i nie. No, trzeba mieć mega ogromne motywacje i wszystko. Także jak. No fizycznie nie jest za późno, na pewno. Fizycznie nie jest za późno, ale jest późno na pewno, nie? Jakby mógł trochę wcześniej zacząć, to niestety. Też z drugiej strony, skoro zacząłeś, Krzysztof Stoszyński chyba bardzo późno też zaczął, nie? Tam w wieku 20 paru lat. Tak, także Romero faktycznie był zapaśnikiem, ale MMA bardzo to nie porównuj osoby, która już ma bazę, tak? Ale Stoszyński zaczął bardzo późno, ale pamiętajmy, to jest też zależne od kategorii wagowej, tak? Kategoria ciężka dojrzewa. Ona po prostu w późnym wieku możesz osiągnąć karierę. I to jest to, że w wadze lekkiej, szczerze, uważam osobiście, że jest mała szansa, żeby sobie poradził, nie? Żeby być w czołówce, aczkolwiek może być zawodowcem na jakimś tam poziomie, może sięgnąć jakichś tam ogromnych, wielkich organizacji, aczkolwiek wiesz, już będzie mała szansa, żeby zdobyć pas, nie? Bo jakby chyba tymi kategoriami idziemy, tak? Że nie ma barier, nie? Prawda. Czy zawalczyłbyś sam na dwóch? Tak. Kto w ATT najbardziej zaskoczył Cię poziomem parteru, a kto najbardziej zaskoczył poziomem stójkowym? Grant Dawson parteru, poziom stójkowy Damir Imavov, Damir Ismagulov. Jak oglądałeś zawodników w ATT, to czy według Ciebie oni wszyscy dają z siebie 100% na treningu, czy widać było, że niektórzy raz ciężko trenują, a raz robią tylko tarcze, bo czują się zmęczeni? Uważam, że wiadomo, że zawsze są zmęczeni, ale to jakby nie można tymi kategoriami, że ten odpuścił, bo dzisiaj jest zmęczony, bo nie można jakby na pełnych obrotach ciągle lecieć. Ale szczerze, bardzo często i też przez to byłem przetrenowany, miałem wyrzut sumienia, że nie trenuję tak jak oni. Mhm. A kiedyś był to Albert Ozimkowski, którego tutaj miałeś okazję gościć przed chwilą, jak był Jackson Wink, to oni byli zaskoczeni wtedy jeszcze, jak był tam Jones i tak dalej, że tam sparingi to takie na pół gwizdka w zasadzie. Nikt nie trenuje na sporo, na 100%, bo oni mają tych sparingów bardzo dużo w ciągu tygodnia i tam wszyscy dbają o to, żeby się nie skontuzować w pierwszej kolejności, bo jak się sparuje na 120%, to często z tego wynik się wypada z walk. Ogólnie to też jest podobnie w ATT, tylko że to zależy też od osób, tak? Jeśli się złapiesz, ogólnie u nas w ATT jest dużo degestańców, tak można degestańczyków? Degestańczyków, nie? No to oni, z nimi zawsze mam ciężkie boje, nie? Oni też,
mam to, oni wiedzą, że ja robię ciężko, nie? W sensie ja tam sparuję walką o życie, jak dzisiaj sam widziałeś, nie? Jeden na pewno walczy o życie. Tak. Niestety moje ego jest troszeczkę za wysokie w tym przypadku i mam problem, nie? Jakby przetrenowuję się, nie? Ale jest rzeczywiście, są tacy, którzy kalkulują, mają swoje jakby też sparring partnerów, z którymi się tak układają, nie? Więc także to też nie jest takie zarejonykowe, że w Stanach luźno robią, nie? Bo to zależy, z kim porobisz. Jak myślisz, dlaczego zawodnicy z Rosji i Czeczenii aż tak dominują ten sport, nie tylko pod względem zapaśniczym, ale również mentalnym podczas walki? Zazwyczaj nikt z nich nie pęka na robocie. No to jest styl życia. Oni są jakby bardzo zdrowe, mają podejście do życia, nie? Oni się dobrze odżywiają, ich religia umożliwia im... To jest, według mnie dużo wpływa na to religia, no bo oni mają ten ramadan, nie? To od razu oni się uczą, jak głodować, nie? No to od razu masz robienie wagi z górki, no bo już jesteś, to są moje przemyślenia, nie? No już masz z górki, nie? No bo za dzieciaka robisz ten ramadan, nie? To już mniej więcej wiesz, na czym to polega, nie? Oni tam w nocy w ogóle przychodzą, organizm stają, wszystkim wie, nie? Tak, oni w nocy stają, nie? Tam czwarta w nocy coś szamają, wiesz, bo oni wtedy w cyklach robią, tak, nie? Tak, oni tak. Są chyba co dwie godziny, żeby się najeść, żeby cały dzień nie jeść i nie pić, nie? Bo to też jest... No tak, tak. I to jest masakra, nie? I oni, skoro mają już to doświadczenie jakieś, oni też dobrze jedzą, dużo jest takich, mają taką fajną mentalność, uważam, że bardzo zbliżoną do Polaków, wiesz, te są bardziej charakterni. Ja bardzo ich polubiłem, też Dagestan, oni nie utożsamiają się z Rosją, oni są takim przyjacielskim narodem, bo tam bardzo dużo było ich. I szczerze, ja to nawet miałem takiego kumpla, nie? Sidi, w ogóle bym chciał pozdrowić, ale pewnie nie zrozumie, nie? No tak. No dobrze, dlaczego większość zawodników w Polsce tłumaczy się swoimi przegranymi robieniem wagi, kiedy Khabib ledwo przytomny wchodził na wagę, zbijając po 15-18 kg, a następnego dnia dominował wszystkich w klatce? No, szczerze powiedziawszy, powinni jakby przemilczeć, to nie? W zasadzie nie wypowiada się, nie? Jakby chciałem, ja też mało miałem porażek w życiu, aczkolwiek miałem jedną porażkę i nigdy ją nie skomentowałem, w zasadzie nie tłumaczyłem się. Aha, jest pytanie. Jest pytanie o to. Nie, ale to nigdy się nie tłumaczyłem, nie? Przegrałem po prostu, był lepszy, nie? I uważam, że jak idziesz do klatki, to właśnie to jest to, nie? Ja jestem jakby też starej szkoły, jak Bagi mnie nauczył, nie? Że idziesz, dostajesz na dziurę, pogódź się z tym, nie? Bo możesz zawsze, dobre jest fajne wytłumaczenie, tego dnia był lepszy, nie? Aczkolwiek uważam, że i ogólnie mógł być lepszy. I ja też wychodzę z założenia, skoro, jeśli fajnie by było, bo to jak lucky punch, coś, to szkoda, ale żeby dać taką walkę, w której ja poczułem, że on był lepszy technicznie, lepszy, doświadczenie, wszystko, no to ma czyste sumienie, po prostu w życiu nie dałem tyle, coś gdzieś popełniłem jakiś błąd i przegrałem, nie? I się trzeba z tym pogodzić, ja tak jakby podchodzę do tego w ten sposób. No to prawda, mądrze. Mateusz, dlaczego tak w Polsce stawia się na budowanie siły na siłowni i być napompowanym, po czym tlenu potem jest na jedną rundę, a w USA zawodnik z kategorii 6-6-7-0 wygląda pod względem sylwetki jak zwykły Kowalski, a jest w stanie przewalczyć w dobrym tempie 5 rund? No to, tak nie można mówić, nie? No bo to w zależności od zawodników, nie? No, niektórzy są ulani, niektórzy nie, niektórzy tam w Stanach też spotykałem ludzi, którzy wyglądali normalnie jak grecki bóg, bądź byli ulani. Damir Ismagulow wyglądał na ulańca, akurat to jest Kazachstańczyk, a na przykład Moises, nie? No to wyglądał naprawdę wyrzeźbiony wszystko. I tutaj tak samo. No, jakby nie chodzi o taką nadmierną masę mięśniową, coś jak Paulo Costa, nie? Że już tacy napompowani bardziej trochę, że Polacy że często tak, że często są tacy, że trochę nie, z tą siłownią przesadzają. Czy my też to jest, mamy... Znaczy, to ja tak nie uważam tylko. No właśnie, no to... Ale no, zamieściłeś to pytanie. U nas ciężcy może nie? Mają takie, coś w tym jest, no, ale im to jakby... No bo my też chyba sztucznie tworzymy wagę ciężką, nie? No, jakby nie mamy warunków genetycznych, nie? No bo jesteśmy takim krajem troszeczkę, który dostał w kość, nie? Na zasadzie jakby druga wojna... Uważam, że to jest, jakby druga wojna światowa wpłynęła na nas jakby na nasze sylwetki. W zasadzie jesteśmy troszeczkę bardziej tacy wiotcy, nie? Jakby, wiesz, Amerykanie są więksi, nie? To jest moja teoria. To pewnie zostanę za to zlinczowany, nie? Nie no, słuchaj, ale masz coś, a propos takich, bo widzisz, ciężki, jak inaczej wygląda na przykład Michał Andryszak, jest naturalnym ciężkim, no co by się a inaczej Adam Wieczorek na przykład, nie? I on spokojnie, wiesz, to no tak, nie? Czasami to też wychodzi, wiesz... Ale pamiętasz Adamka, nie? On był, chciał być sztucznie ciężki, no i nie wyszło to za bardzo. No nie wyszło. No niby doszedł do walki opasnej, ale wiadomo, że tam nie istniał. No i wiesz, ogólnie na całym świecie jest problem z wagą ciężką, nie? Takimi, no to prawda, to no, zobaczymy jak sobie Jones poradzi, no bo przed nim ciężkie wyzwanie, bo on na pewno nie jest naturalnym ciężkim.
Ale może nadrobi siłą. Może stał się naturalnie ciężko. Może nadrobi techniką, może sprytem, może umiejętnością. No zobaczymy, sam jestem ciekawy. Twoje Twoje najgorsze ćwiczenie na budowanie tlenu, a po którym widzisz największe efekty? Sparingi. Chińczyk kumplu, oceń umiejętności nowego talentu na damskiej scenie MMA, czyli Pauliny Klimek, która robi furorę na macie BT Gymu, kusząc innych zawodników. Dziwne pytanie. No to jest taki, nie mamy takiego jednego użytkownika, oczywiście gangster, pozdrawiamy, no tak, który ma takie właśnie. Ha, no. Czyli macie takich swoich zaczepno fanów, obronne nie? Pytanie, no. Że ona... robi furorę na matach BT Gymu. No ostatnio tam co wygrała na Mistrzostwach Polski i złoto zdobyła coś. Nie, no co, no jest osobą, która z wszystkiego się łapie i jej to wychodzi. Więc chwała jej za to, bardzo dobrze, nie? Ja jestem jakby mega na plus, nie? No bo to ona promuje w ten sposób. I nasz klub, w ogóle to jest też fajne, że mamy taką osobę, która może to promować, jakby pchać dalej, nie? Bo ona przedstawi, jakby w KSW jest, teraz z wami dalej współpracuje? No nie, już nie, jakby puściliśmy ją do KSW. O. Aha, w ten sposób, nie? No bo... Nie, to porozumienie ale stron, bez żadnej... Słuchaj, tak. Skoro zadałeś to pytanie, to znaczy, no, że po przyjacielsku nie? No ja tu nie mam problemu, nie miałbym problemu, absolutnie mamy najlepsze relacje, no, tak jak, to, były, to chodzi, jak była nie? z nami, więc tu nie ma co gadać, no. Oczywiście. Za porozumieniem stron nie blokujemy zawodników jak jakieś tam organizacje pewne, nie? Ja oczywiście nie do fenu oczywiście. Aha, no, bo, nie, ale nie, ja też nie będę wymieniał z żadnych organizacji, ale robię pod górkę, ja, nie? Ja akurat miałem zagraniczne bardziej w głowie, ale tak. Aha, ja chyba też, wiesz? No, ale to idziemy dalej. Miałeś kiedyś walkę zawodową, gdzie miałeś lepszy zasięg od przeciwnika. To dobre nie, pytanie, nie. Ale świnia zadał pytanie, no. Stoisz jeszcze na bramkach? Od 2 lat już nie, chyba, nie? A lepiej się czujesz, jak nie zarywasz nocy? Dużo lepiej, znacząca poprawa? Ja też stałem bardziej w pubach, nie? No bo ja trochę taki elektryczny jestem na bramce, także wybrałem miejsca, w których jestem spokojniejszy, nie? Miałem później jakieś problemy, także to... To nie jest dobre, nie? Ogólnie stanie na bramce, ale jednak to jest taki schemat, nie? Jestem takim typowym polskim zawodnikiem, nie? Który jakby przeżył tą drogę stania na bramce i teraz po prostu już na tyle jestem w stanie wyżyć z tego, że nie muszę tam być. Okej, to spokojnie to by w Rossmanie na bramce byś stał, aby spokojnie. Nie, no w puby są spoko, tam więcej płacą, nie? I, też, i możesz być niemiły, no tak. Wiesz, w Rossmanie to musisz być jednak miły dla tych ludzi. Czy to prawda, że jeśli noga ci się powinie w UFC i cię zwolnią, albo nie przedłużą kontraktu, to musisz wrócić do fenu? Pomidor. Nie, chyba nie muszę, nie wiem, musiałbym zobaczyć na kontrakty. Także coś tam było takiego, ale chyba ciężko to wyegzekwować prawnie. Teraz mogę mówić, bo jestem w UFC i nic nie zrobią. Nie? Czy myślisz, żeby pójść jednak, a nie, czy myślałeś, żeby pójść jednak do KSW? Bo o UFC mówiłeś i mówiłeś, a to ciągle coś się nie odzywali, to się nie odzywali. W sensie, że do KSW... Tak, czy skończyli po tego momentu, że pomyślałeś, a może jednak pójdę do KSW, no bo tak to UFC, trochę, UFC ciężko, to... W pewnym momencie były takie przemyślenia, no słuchaj, jak się nie idzie, nie, wiesz, walisz głową w mur, nie, ciągle i w pewnym momencie sobie zadajesz pytanie, czy jest warto, nie, no teraz na tą chwilę to jest... No, spełnił swoje marzenia i było warto, nie? Wcześniej no, były powątpiewania takie, ale to chwilowe, nie? Staram się jakby trzymać swoich zasad życiowych. No to ma takie pytanie, to sam wymyśliłem, to fajnie lubią trudne pytania, takie... Ostatnio mieliśmy takie zarzuty, że nie ma trudnych pytań, że wszystkie są łatwe. To ja wpadłem na takie jedno, czy uważasz, że zmiana menadżera miała wpływ na przyspieszenie kontraktu z UFC, czy to wyszło gdzieś naturalnie po prostu i tyle? Kurde... Nie wiem, jakby się potoczyła moja kariera bez niego. Na pewno on mi bardzo dużo pomógł. Takich, wiem, że inny menadżer mi by tyle nie załatwił, co on na pewno. Aczkolwiek w mojej opinii, nie, bo akurat się z nim nie zgadzam, nie, to jestem w stanie... podejrzewam, że bym prędzej czy później mógł się dostać do tego UFC, nie? No bo może jakby dłuższą drogą, nie? Bo jemu bardzo dużo zawdzięczam, nie? To jakby nie podlega dyskusji, ale słuchaj, no też możemy teraz gdybać, nie wiadomo jakby się to wszystko potoczyło, no bo jakieś tam miałem oferty innego managementu, a wybrałem najlepszy, no bo też to, o to chodzi, nie? Że wybrałem, cieszę się, że tak wybrałem. Dużo naprawdę takich rzeczy pobocznych też potrafią załatwić, a o tym jakby się nie mówi, nie? Jakby te klapki na oczy tylko UFC, no to nie jest takie klarowne.
Niech powie, kogo z Lekki myśli, że na 100% by pokonał z KSW. Ja? No. Już pokonałem. No tak, a mistrza nawet pokonałem. Aha, no to co mogę powiedzieć? Nie wiem, ogólnie dla mnie oni są mega mocni, nie? Chciałbym się z nimi widzieć, bo to też Polacy i wszystko, nie? Także, ale masz odpowiedź w sumie jakby w moim rekordzie, nie? A myślisz, żebyś dzisiaj pokonał Mariana? Kurde, bo jesteście obaj dużo lepsi. Nie chciałbym, nie, no ciężko powiedzieć. No na pewno bym miał przeprawę, nie? Bo wiem, że stał się dużo lepszym zawodnikiem. Czy lubisz zupki chińskie? Nie lubię. Są niezdrowe i nie polecam. Jak Amerykanie reagowali na disco polo? Nie mam pojęcia. Jeszcze jakby nie miałem konfrontacji z Amerykanami. Cześć panowie, mistrzu, czy stoisz u kogoś w narożniku na KSW? Nie. Nie, będę im kibicował z całego serca. Ja nie jestem trenerem, to jest miejsce dla innych trenerów. Ja będę po prostu tam dar się im trzymał kciuki. Pozdrawiam w ogóle, bardzo chcę... Co jest? Bardzo chcę po prostu, żeby wygrali i po prostu będę ich pchał tam do przodu. Pcheła, Oskar, Michał i... Tomuś, nie? Także powodzenia życzę wam, nie? Na pewno wygracie. A to cała czwórka, tak się zastanowić, to każdy ma taki swój challenge na tej gali. No tak, Michał Mejniwe, no to jest presja sama w sobie, w swoim miastu, nie ma co gadać. Pcheła, no jednak tego kontendera trzeba, no zamazał go pasem Babilonu, no ale jednak presja, no było debiut w KSW. Tomek, walka o eliminator i Oskar, no walka o życie dalej w KSW, no bo przegrał debiut, także no każdy tu ma... Szczerze, no gala sztos, nie? Naprawdę, ja w ogóle byłem raz na KSW studyjnym, Bagi mnie zabrał, bardzo mi się podobało, to wiesz, to byłem wtedy średnim zawodnikiem, czy inaczej, byłem jakby takim no, typowym no-name'em i takie, wielki świat, nie? Rozumiesz? No i teraz jadę jako, idę jako VIP, więc w sensie, że... Chodzi o to, że jadę tam oglądać, jako wiesz, gość, jak no. Gość jako osoba, która już zrobiła robotę, przeszczęśliwy jestem, że mogę też kibicować z moim kuplom klubowym. No to jest niesamowite uczucie, naprawdę, nie? No a jeszcze się dzisiaj będziesz miał rekord zdjęć rozdanych w ciągu godziny. Tak? No po walce twojej, zwycięstwo w UFC, to będziesz rozdało zdjęcia. Nie, no, nie będę zabierał miejsca moim kumplom, to jest ich wieczór, nie? Jak wspominasz czasy w kadrze jiu-jitsu i walki w formule fighting? A, było, rzeczywiście był taki epizod w moim życiu. Bardzo fajnie, to no, przygoda, no, jak cała moja kariera jest przygodą. No, to są takie historie, które teraz można wspominać. Byłem w Bogocie, byłem w Niemczech, kurde, w Paryżu, w Banialuce. No, to są miejsca, w których no, jesteś i to przeżywasz, tak? Oczywiście się stresujesz, wszystko, ale no, gdyby nie to, to bym nie mógł podróżować tak dużo. I to jest jedna rzecz. Druga. I spać na lotnisku przed walką w Chinach. Ale to na przykład, ale to akurat nie była Nevada, nie? To było, czy fighting, to był po prostu tak, walka, ja wiem, nie? Wiem, ale... Ale tak, to się ogólnie wspomina, jakby, nie? Podróżę, możesz, no. Możecie wejść na profil Bagiego i zobaczyć, bo to dalej jest udokumentowane, to jest jedna rzecz. A druga o tym fightingu. Fajnie to wspominam, w ogóle obejrzyjcie sobie na YouTubie koślawo bardzo. Ja z Mistrzem Świata prawie wygrałem, nie? On po prostu wyszedł jakby nieuczciwie poza matę, on się tam czołgał, uciekał przede mną. Także, szczerze, podobało mi się, nie? Cześć Mateusz, na wstępie chciałbym powiedzieć, że bardzo Cię lubię za Twoje pozytywne usposobienie i przyziemność. Widać, że nikogo nie udajesz, to się szanuje. Chciałbym spytać, kto zmienił Twój pseudonim na Tapology z Chińczyk na Ribisty i dlaczego nie korzystasz z żadnej z ksyw na wejściu? Pozdro z Radomia. Dobra, mój menadżer zmienił na Tapology to, bo ja chciałem, to jest jedna rzecz. A czemu tam nie ma E na końcu, Ribisty? Bo na Instagramie jest zajęty ten profil. A. Ale słuchajcie, w ogóle jest, nie wiem, czy to jest zbieżność. To jest Polak, który do mnie napisał i może mi odstąpić konta, nie? Aha. Także jeśli ja druga to oglądam, konta. No możliwe, że zmienię na to, żeby było trochę bardziej poprawnie. Aczkolwiek no tak, no też to... ja myślałem, że to jest, bo chodzi mi o uproszczenie, żeby to było krótkie. Też to jest jakby nazwa własna, więc ja chyba mogę sobie tworzyć tą nazwę, czy nie? No czy tak, źle myślę, nie? No tak, no ale to co tam, Ribisty, co to jest no, za... No, też, sobie... ale oni ogólnie to przekręcali, nie? To było kilka razy źle napisane. No, ja sobie sam uznałem, że przez Y chciałem na początku, nie? Ale też było zajęte.
zajęte. To już było zajęte. A to mogę, no, nie wiem, Rimisty One. No nie, właśnie chodzi, zależało mi, żeby nie było, okay, wiesz, jakichś tam szlaczków, podłoga, rozumiem, pisana, rozumiem, słownie podłoga. Rimisty podłoga M. Tak, to jest to i ten. No i to Dana White wymyślił, nie? I w ogóle szacun za to, mega się cieszę. Oczywiście Magi trochę takich zazdrosty chyba jest, no bo jednak on wymyślił Chińczyka i go trochę boli, aczkolwiek no w Stanach to jest troszeczkę określenie rasistowskie i też między innymi dlatego trochę odchodzimy od tego. Ja też nie lubię tej ksywy. Okej, okay, no to jest, mamy Rimisty. No ale tutaj jeszcze Chińczyk się będzie przywijało 100 razy i tak się na kolejne pytanie. Chińczyk Zadymiarzu, czy myślałeś kiedyś nad otworzeniem swojego kanału na YouTubie, by zostać potężnym kreatorem filmów niczym Borys Mańkowski? Nie nadaje się do tego, nie? Bo ogólnie ja lubię media, lubię dawać wywiady i wszystko to jest przyjemne. Rozmawiamy o fajnych rzeczach, ale jeśli ma to być jakby robota, w zasadzie muszę o jakiejś danej godzinie to zrobić, no to jednak to mnie blokuje, to jest jedna rzecz. Ja też jak dużo trenuję takie rzeczy, no to stronię od tego. Sam zauważyłeś, że masz problem ze mną się skontaktować przed walką, nie? Po walce jestem jakby, zmieniam jakby podejście, no bo jednak trzeba wtedy się podbijać, nie? Prawda. Jak widzisz starcie Parnas-Ziółkowski, który... A, no to jest jedno pierwsze pytanie z tego. Jak widzisz starcie Parnas-Ziółkowski? Uważam, że Marian powinien to wygrać, to w znaczny sposób, powinien znaczną mieć przewagę, ponieważ zasięg, siła, na pewno tutaj siła będzie dominowała i on jest duży, on też trochę nabrał tej masy, tak, bo on bijąc się ze mną podejrzewam, że był troszeczkę szczuplejszy, teraz on dojrzał jako, wiadomo, mięsień dojrzewa, tak, i on teraz, no, pan Saladin, no, jest solidny, ale uważam, że Marian fajną ma taką nudną, ale skuteczną stójkę. No Raul Tutarauli wczoraj powiedział, że jego zdaniem tak dobrze nie śledził, ale jego zdaniem pas zostanie w Polsce, nie? Tak, w tym przypadku tak, nie? Bo trochę jest hejpowany Saladin, ale w 6-6 ok, spoko, fajnie, niech tam sobie działa, ale w 7000 to, no, to może być jak z Tomkiem Narkunem, nie? Że troszeczkę inaczej, nie? Który klub MMA według Ciebie zasłużył na tytuł najlepszego w ubiegłym roku? Barcer Kresting, zawsze. Zawsze. Lepiej się czujesz w wadze do 70 czy 66? No, pytanie jest trochę takie nieodpowiednie, bo nigdy nie miałem. Nie, no zrobiłem wagi, nie? Także nie odpowiem. Siemanko Mateusz, jak zapatrujesz się na walkę z Gamrotem, bo znając Twoje umiejętności, na pewno wejdziesz na szczyt i kiedyś to nastąpi. Idziemy dalej. W której minucie pierwszej rundy skończyłbyś Mańkowskiego Boryska Tygryska? Nie wiemy. Idziemy dalej. Siema, na którym miejscu w wadze lekkiej w Polsce byś siebie umieścił, a gdybyś przeszedł do wagi piórkowej, to jakbyś siebie ocenił na tle innych piórkowych z Polski? Ogólnie, jeśli zajdę do piórkowej, uważam, że jestem w stanie sięgnąć pasa i to w stosunkowo szybkim czasie. A pierwsze, na którym miejscu byś się umieścił w Polsce w kategorii lekkiej? Za Gamrotę. Za Gamrotę. Odpowiedz mistrzu o początku swojej kariery, jak trenowałeś jeszcze w Gryficach i po jakim czasie przyniosłeś się do Szczecina? O, dobra, fajnie, fajne pytanie, podoba mi się, pozdrawiam mieszkańców Gryfic. Miałem mniej więcej 16, w ogóle, o, zacznijmy jakby genezy. Ja jestem osobą, która zaczęła od siłowni. Ja nie wiem, czy można w sportach walki zaznaczyć siłownię jako jakąś background, aczkolwiek ja uważam, że... Burnejka tak w pierwszej walce na MMA tak kiedyś tak miał wpisane. No, ale to wiesz, beka, nie? No beka, ale no, uważam, że moim backgroundem jest jakby siłownia, taka baza, nie? No jednak szczerze, no, uważam, że chyba nie spotkałem się z silniejszą osobą w mojej kategorii wagowej, pomimo, że chcę zejść niżej, to jest jedna rzecz, przez to, że robiłem, chodziłem, bardzo dobry miałem wycisk, nie? Chodziłem, dobre miałem wyniki w ogóle na siłowni, później w wieku 16 lat poszedłem na matę i to jakby przekułem, nie? Wszystko to, co wypracowałem, czyli zrobiłem taki mega duży cykl siłowy, wiesz o co chodzi, nie? Jak się szykujesz do walki, masz 6 tygodni, nie? Tak. To robisz mikro-makrocykle. To ja zrobiłem taki mikro, jest chyba zrobisz tylko siłownię. To jest, mikro cykl. To jest większe niż makro, nie? Mikro mniejsze niż makro, tak. No, mikrocykl, to makro jest mikro mniejsze. Mikro mniejsze, makro większe. Tak. No, czyli zrobiłem taki wielki makrocykl, czteroletni, tak? No to dobrze. Ale ja nie żartuję, ja osobiście tak uważam, nie?
Oczywiście przez to też nie jestem rozciągnięty, mój, też taki, taką mam styl walki i tak dalej, nie? Później poszedłem na matę, w Gryficach trenowałem tam 2 lata, w międzyczasie jeszcze do Przemol Boxing Team, bo to jakby u niego jakby największe szlify takie stójkowe zrobiłem. On mnie też nauczył, jak mam walczyć z Majkuta, jakie są zasady w ogóle takie podstawowe, zachodzić, takie rzeczy. W ogóle dla mnie to było abstrakcja na początku. Później, po 2 latach, wszystko zainwestowałem i pojechałem do Szczecina. Mieszkałem w jakimś internacie za 350 zł miesięcznie. Wtedy chyba nawet nie miałem pracy, trochę mi tam mama pomagała. Niby się uczyłem, ale się nie uczyłem. No, inwestycja od początku do końca była właśnie, żeby trenować. Później złapałem się jakieś bramki, zarabiałem 1400 zł i musiałem opłacać wszystko, nie? Także mega skromnie przez jakieś 5 lat żyłem. No i jakby inaczej, po tych 2 latach jakby przeprowadziłem się do Szczecina, nie? I tam już zacząłem jakby rozwijać się tak dużo, dużo szybciej, nie? No bo jednak mała miejscowość, mało ludzi, trochę mniejsze możliwości, aczkolwiek chwała za to, że coś takiego było. Kto był najmocniej bijącym rywalem? No, Kiełek. No tak. No dobra. Mamy połowę? Połowę. Nie, najmocniej połowa? To trzeba szybciej odpowiadać. Najmocniej bijącym, bijącym zawodnikiem był Kaiko Brito. Albo Kaik Brito, nie wiem. A wiem, kojarzę, no. Mega mocno. Mega. Kiedyś mówiłeś, że trenowałeś w jednym klubie z Topurią. Wielu narzeka, że nie oszczędza swoich przeciwników na sparingach i nawet przy sporej różnicy poziomu walczy na 100%. Z tego co pamiętam, Patryk Kaczmarczyk użył nawet określenia, że wyżywa się na innych. Czy w sparingach z tobą tak samo ładował z całej epy, czy jednak do takiego zawodnika jak ty czuł już respekt i się ukontrolował? No nie będę o tym mówił, to kolega, też nie będę zdradzał kulis, nie? Jak się oceniasz na tle innych kolegów w ATT? Jak myślisz na chwilę obecną i obecne odczucie tak na spokojnie podaj widełki miejsca w rankingach, które byś sobie realnie życzył do końca tego roku? No 2 pytania, czyli zawarte w... Nie umieszczę się, nie zastosuję żadnych widełek. Uważam, poznałem swoje miejsce w hierarchii tego klubu. O. Okej. Okay. Gdyby kiedyś doszło do walki z Mateuszem Gamrotem, to... Idziemy dalej. Tak jest. Którą walkę w swojej karierze wspominasz najlepiej, a którą najgorzej? I gdybyś mógł zawalczyć... gdybyś mógł, zawalczyłbyś inaczej? Czy jest... No tak, drugie pytanie już jest... Dobra, to tak. Najgorsza była ta, teraz co była. Najlepsza to była z Osypianem. No to ci powiem, żeś wszystko pokazał. Już więcej się nie dało. No to chodzi, nie? Wszystko, wszystkie stójkę, cały arsenał, zapasy, parter. I kondycja. No i kondycja, przekrój taki, że naprawdę, ja ci powiem, oglądałem to takiego wstępu, to nie widziałem w ogóle w zeszłym roku. To... Nic mi nie dali za to, żadnego bonusu, nic, nie? Nie ma bonusu. Skiorę też pełen przekrój. Słucham? Skiorę też był pełen przekrój. Ale nie jestem zadowolony po prostu, nie? Tak w moim odczuciu, jak oglądałem to. No twój występ i Gamera w zeszłym roku, no to były z Sarukianem, to były chyba 2 najlepsze takie występy, nie mówię jakby tam walki, to pomijam, tylko występy takie naprawdę. Że pokazaliście największe spektrum MMA na metr kwadratowy, jak to się mówi. Moim zdaniem oczywiście. Miło, czy miło. Jest zawodnik, z którym nie chciałbyś zawalczyć na ten moment? Mateusz Gamrot. Dalej idziemy. No, no, pozdrawiamy, jakby szanujemy się i o to chodzi, nie? Żeby nie było odebrane to źle. Nie, czy jest ktoś, którym nie chciałbyś, no to pewnie, to nie, oczywiście pomijając Mateusza, to czy ktoś taki jest? Nie, biorę wszystko. Aczkolwiek jakby poziom, nie? W sensie budujmy się, nie? Mhm. Dana po tej waleczce podarował jakieś Rolexy, czy już nie był tak hojny jak ostatnio? Musisz jeszcze raz wyjaśnić chyba. No nie, coś tam dało, nie? Nie, to pozdrawiam kolegę. No dawaj. Chińczyk bracie, czy gdyby wymagała tego sytuacja, podjąłbyś uliczną walkę z Roberto Soldiczem, czy ratowałbyś się honorową ucieczką? Ty, no jakby chciał, to bym się walił z nim. Ale mi się podoba. Ile, Mateusz, planujesz walk w tym roku? 3-4. Czyli licząc to, co miałem. Jak odniesiesz się do zarzutów choćby Helda i Wrzoska wobec UFC, co do twojego ostatniego przeciwnika? Mieli rację w 100%, czy mieli częściowo rację, biorąc pod uwagę, że był to rywal w zastępstwie na niewielki okres przed walką? Poza tym gratuluję, myślę, że jeszcze jak z 2 walki się uda wygrać, to może wleci ktoś z rankingu. Znaczy ja szanuję ich jakby opinię, nie? Jakby sam ja bym, mi by się nie chciało komentować takich rzeczy, to jest jedna rzecz. Ja rozmawiałem z Marcinem, wytłumaczył mi jakby punkt widzenia, ja to rozumiem, nie mam pretensji, jest jak jest, tyle. Czy irytowałeś się, że nie mogłeś skończyć tak słabego zawodnika jak Fiore?
My dalej nie wiemy, na jakim jest poziomie ten chłop, nie? No jakby chłop nigdy nie przegrał. Znaczy wiemy, że nie jest na twoim poziomie na pewno. No na pewno, ale no, ogólnie to poczekajmy, niech da jakąś inną walkę i wtedy będziemy oceniać. I co jeszcze było na początku? Czy jestem zadowolony? Czy irytowałeś? Nie, czy irytowałeś, że nie mogłeś skończyć? Tak, tak. Byłem bardzo zły, bo chciałem zarobić 50 tysięcy dolarów. Chińczyk słodziaku, z ilu jajeczek potrafisz wszamać jajecznicę? Od 3 do chyba 5. Chińczyk gagatku, gdyby nie Szczecin, to który polski klub byś wybrał do treningów? Ale dobrze zaznaczył, gdyby nie tu Szczecin. Zależy, co bym potrzebował, nie? No tutaj ciężko przebić infrastrukturę. WCA bądź Ankos i Czerwony Smok, nie? Jakby biorę te trzy kluby jakby pod uwagę. Mateuszu, czy posiadasz hobby niezwiązane z MMA? No niestety chyba nie mam. Czyli mam takie swoje hobby, ale jakbym je powiedział, to byście musieli to wyciąć, bo to takie jest niepoprawne politycznie. Wszyscy teraz umrą z ciekawości, no ale okej. Okay. Ci moi znajomi wiedzą. A, okej. Okay. Chińczyk nic poniósł, czy zerkasz czasami na freak fighty i czy masz jakiegoś ulubionego zawodnika w tej branży? Nie oglądam, aczkolwiek mam znajomego, z którym się kumpluję, nie? W tej branży, no. Chińczyk kumplu, w której federacji Ring Girls robiły na tobie większe wrażenie, FAN czy UFC? To jest podchwytliwe pytanie. Ogólnie mamy piękne te nasze Ring Girls. No, ja też tak uważam. I to, nie, no ciężko, to jest ciężko jakby przeskoczyć coś, co jest na topce, nie wiesz co chodzi. I to jest, piękne są nasze. Ja też uważam, że my mamy polskie są lepsze niż te. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. W ogóle nie byłem skupiony na tych dziewczynach. Nie zawsze tutaj jak są, to skupiam się, ale tam były trochę taki, wiesz, focus on one way. Czy mierzysz w pasek? Tak. Chińczyk słodziaku, oceń profesjonalizm Pawła Jóźwiaka jako włodarza, czy zaimponował ci czymś podczas waszej wieloletniej współpracy? Pomidor. Chińczyk zadymiarzu, jaką masz opinię o damskim MMA? Czy fascynujesz się nim i wymień swoją ulubioną zawodniczkę, do której masz słabość, nie wstydź się? Tutaj pozdrowię Asię Jędrzejczyk. Bardzo ją lubię, cenię, szanuję i same miłe słowo mogę o niej mówić. Pozdrawiam. I co tu jeszcze? No i to jest dla mnie jedyna osoba, którą mogę oglądać. A czy fascynujesz się? Okej, no to odpowiedziałeś na pytanie, czyli... Już wiemy czołem, Mateuszu, jaki jest twój wymarzony rywal z 6-6 i 7-0 w UFC. Nie chodzi o mistrzów, ale kogoś, z kim chciałbyś najbardziej spróbować, kto ci imponuje na przykład. Nie mam jakoś tam wybrane osoby, ale chciałbym osoby, które kiedyś je oglądałem. I BJ Penn, coś w tym stylu, na zasadzie, że oni kiedyś coś stworzyli i teraz się ze mną zestawiają, na zasadzie stary z młodym, nie? Młode, stare pokolenie, on jakby otwiera mi drogę. Jacek Błachowicz kiedyś chciał się zawsze zmierzyć z Szogunem Ruo, a potem go przeskoczył w rankingu i został mistrzem. Nie zdążył się z nim zmierzyć. Słuchaj, no teraz jakby tworzymy historię, kończy, nie? Dzisiaj Szogun kończy karierę, tak? Ostatnia walka. Dzisiaj na gali w Brazylii. Kto? Tak? Szogun, dobrze kojarzy? Dzisiaj kończy karierę? Dzisiaj jest... Tak. UFC w Brazylii, jest, tak. Tej Shaira Hill, opas. Tak. Mój kolega się tam bije, nie? Tiago Moises. A no tak, faktycznie. No jego to, on taki dość aktywny, nie? Dużo walk robi strasznie. Tak, przegrywa, wygrywa, tak, ale dużo. Nawet nie wiedziałem, no, nie? Też Mateusz, nie śledzę, nie śledzę, dużo o nim mówił. No tak, chyba z Machaczewem przegrał wtedy, co Mateusz wygrał z... No, on ma to, coś tam było takiego, już nie pamiętam dobrze. Czy miałeś... Często miałeś spotkania z Usada? No, licząc te z walki, 4. Nie? A to byli już? Dwie. W Szczecinie wystanę dwa razy. Kto w ATT zrobił na tobie największe wrażenie? W sumie Grand Dawson, jakby nie z umiejętnościami, tylko wolą treningu i w ogóle podejściem. Mistrzu siemaneczko, jak się czujesz tlenowo, bo w telewizji widać, że pompa jest gruba, twoje walki ciężkie i zawsze wjeżdżasz na stówę. Czy to taki plan, żeby zawsze wykorzystać wszystko, co w baku, czy myślisz, że będziesz w stanie ten aspekt jeszcze poprawić? Poprawić muszę parę rzeczy, elementów w przygotowaniach i chcę przewalczyć 3 rundy w taki sposób, jak pierwsza runda. To jest moje marzenie. Chcę dać dewastującą walkę i też chcę mieć takiego przeciwnika. Aczkolwiek przed walką będę się tego stresował, wiesz co? No to Gamrot Sarukian, no właśnie oni mieli tak 5 rund w takim samym tempie. To trzeba Mateusza Gamrota podpytać, jak on to robi, bo... Oba, jak to robią, to niewiarygodne rzeczy. Cele na 2023 rok? 4 walki. Jak wspominasz porażkę z Kiełkiem? Długo po niej dochodziłeś do siebie, czy duma nadal boli? Już mnie nie boli, już mnie nie rusza. Bardzo długo dochodziłem do siebie. Najlepsza nauczka w ogóle w moim życiu. Nie? No, teraz jakby tworząc, będąc w tym miejscu, cieszę się, że na początku kariery spotkałem taką osobę, która mnie uwaliła.
No to mnie trochę sprowadziło na ziemię. Uważam, że jestem bardziej pokorną osobą niż bym był, gdybym nie przegrał, nie? Jak byś się widział swój pojedynek z Heldem? Kto faworytem? Mój kolega, nie będę mówił, nie wiem. Czy w sensie bardzo mocny zawodnik, ale my trenowaliśmy, lubimy się wzajemnie. A to pytanie ode mnie, a jakbyś do tego turnieju PFL poszedł, myślisz, że byś wygrał ten milion? Tak. Czy dalej zamierzasz stać na bramkach, czy miałeś jakieś sytuacje na bramce, gdzie czułeś się zagrożony? Nie chcę stać. No, a miałeś takie sytuacje jakieś, że czułeś się zagrożony? Zdarzało się. Czy Dana White to ktoś z twojej rodziny? Kupię. Nie rozumiem pytania. Ale... A to czemu zamieściłeś? A to, no a to dałem, nie no, żeby nie było, że wybieram pytania. Tam dwa były takie totalnie jakieś w ogóle od czapy, to usunąłem, ale nie no to... Aha. Fani pytają, to zadaję. No. No nie. Nie. Czy chciałbyś zawalczyć z Gamrotem i czy... Okej. Okay. A nie, dobra, pytanie. Czy uważasz, że jesteś najlepszym polskim lekkim? Odpowiedziałem. Że jesteś za Gamrotem. A, nie, no nie można jakby tak kategoryzować. No, nie uważam się za najlepszego. Top 5 polskich lekkich i pound for pound. A, okej, okay, no dobra. Czyli top 5 polskich lekkich. No to od góry. Pierwszy? Kurde, nie wiem. No Gamrot jest najlepszy, nie? To jest jedna rzecz. Drugi? Marian. Trzeci? Kurde, czekaj. Siebie możesz też dać. Tak? No. Nie, no nie będę dawał siebie. Czekaj. Kto się jeszcze bije? No masz Marcin Held, tak, o którym już mówiliśmy. No tak, no to trzeci Marcin Held. Ja go znam, nie? Kurde, nie wiem. No i tak bym zostawił, nie? Tak bym zostawił. A pound for pound, czyli najlepszych 5 Polaków? Ciężkie to są pytania, nie wiem, nie śledzę za bardzo. O, mam pomysł. Michał Materla, Tomek Romanowski, Oskar Szczepaniak i Łukasz Sudolski, przepraszam, ale to oni, nie? O, i Wojtek Kała o 500 metrów na boso szedł tak. Słopem, co o. Pożar był. No. O. Taka historia, to jest najlepszy zawodnik. Solidarnie. Jaki jest twój wymarzony przeciwnik w UFC? To już było. Było? Mogło coś tego być takiego. A taki jeden, albo taki bez podziału, że w ogóle na przykład, że dzisiaj dzwonią, jest taki chyba, nie wiem, takiego Conor albo ktoś tam taki, wiesz, z Księżyca. Conor, no. Conor, super. Jakie aspekty MMA zamierzasz poprawić bardziej niż inne przed kolejną walką? Szlify, nie? Ogólnie takie drobne szlify przed... Trochę jest tego, nie? Ciężko powiedzieć, że jak zero-jedynkowo muszę poprawić akurat, nie wiem, prawo sierpowe czy coś, nie? Także może stój, uderzenia, nie? Żeby trochę rozluźnić. O, bo chciałbym rozluźnić ciało, nie? Jakby, jestem zadowolony ze swojej techniki w sumie w każdej płaszczyźnie, no ale to muszę ciało po prostu popracować nad ciałem. I ostatnie pytanie. Siema, pytanie brzmi, o czym myślisz przed walką, powiedzmy godzinę przed i na przykład już w klatce. PS, spełniłeś swoje marzenie, jesteś w UFC, gratulacje. O walce już jestem skupiony, nie? Fokus na 100%, jeśli chodzi o walkę. Wchodząc się stresuję, żeby nie dać dupy. No ale przed walką... No ale to nie było widać, jak żeś wychodził do klatki, to byłeś tak umieszany, jakbyś na Sylwestra. Ogólnie to ci powiem, się stresuję, bardzo się stresuję, nie? Tylko akurat pierwszy raz w życiu coś takiego doświadczyłem, ja to wszystkim mówię, w wszystkich wywiadach, że ja się wzruszyłem wtedy, nie? Normalnie trochę płakać mi się chciało, w zasadzie, mordo, idziemy sobie, no to jest ta chwila i to jest, dzielimy, nie? Że samo wyjście, napawajmy się tym, no kurwa, no jesteśmy w tym miejscu, gdzie chcieliśmy być, ale wiesz, cały świat cię ogląda, nie? Ty teraz robisz show, tak? I w zasadzie, dawaj teraz dobrą walkę i się nie przejmuj tym, co teraz robisz, nie? Drugi raz... Do pierwszej walki się wyjść nie da, ale da się wyjść jeszcze do... Nie da rady zrobić drugiego wrażenia, nie? Drugiego wrażenia. Pierwszego wrażenia. Tak, ale możesz wyjść pierwszy raz do publiczności, no i możesz pierwszy raz jeszcze wyjść do main eventu. Nie, no już się nie liczy, już jest pierwsza. Już straciłem dziewictwo i to jest najważniejsze. Ale możesz mieć jeszcze pierwszy main event. Nie, no to się nie liczy. Nie? Tak mi się wydaje. No kurde, już było, no to... No nie wiem, no dla mnie to była ważna chwila, nie? Dla mnie... Wiesz, no słuchaj, no to tworzyliśmy 3 lata, tak? Jako, sam śledziłeś te 3 lata, nie? I jest.
już teraz nie będzie tego hype'u, nie? Wiesz, już nie będzie tych pytań, czy się dostanę do UFC. No już nie będzie. No nie, no i to jest fajne. I zrobiliśmy robotę, nie? Jako, uważam, jako Polacy zrobiliśmy robotę i tyle, no. No to w takim razie ja ci życzę main eventu UFC i jak już wejdziesz do main eventu UFC, to ja cię potem po tej walce zapytam, czy jaka była różnica wtedy, a jaka była różnica przed debiutem. Dobra, o, właśnie, zobaczymy, jak to będzie naprawdę, nie? Bo teraz tak mogę mówić, a może być inaczej w rzeczywistości. Tak jest. Słuchajcie, no mamy to 63 pytania zadane Mateuszowi, Ribisti, Rembeckiemu. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. I co, no wy to obejrzycie oczywiście po KSW. Mam nadzieję, że KSW się podobało. Także do następnego. Trzymajcie się piona, a ja dziękuję tobie bardzo. Dziękuję.